Neyman. Bardzo przeprasza, że niestety nie przybył na tę uroczystość, ale jest tuż przed premierą, przed chwileczką skończył próbę. I ja pozwolę sobie w jego imieniu powitać Państwa bardzo serdecznie w Teatrze Kwadrat, no bo gdzież, jak nie w tym teatrze, musi się odbyć premiera tej książki. A jest z nami nasz wieloletni dyrektor. Zawsze przyjdę, ale dziwię się sobie, że jeszcze żyję. Także ja jeszcze Państwa serdecznie witam w imieniu kolegów Teatru Kwadrat, dyrektora jednego, drugiego. Wielka improwizacja się robi z tego, ale my to kontrolujemy, to jest spisane w scenariuszu, potem Państwu wyślemy, że naprawdę był scenariusz tego spotkania. Co się wydarzy, zobaczymy. A teraz zapraszamy na projekcję zdjęcia. Janko Buszewski, pierwsze miesiące życia w objęciach swojego taty. Proszę zwrócić, a już, przejdziemy dalej. Sukieneczka do komunii, zachowana w rodzinie, używana nadal. Jaś. Tak, sztu. Od sztu, przepraszam bardzo. Wuj Jaś, oczywiście na piesku w Zakopanem. Z mamą na ulicy w paltociku i w czapeczce eleganckiej. Tu dziecko takie jeszcze przedwojenne. Tuż po wojnie u naszej niani na wsi pod Łomżą. W czasie okupacji, wakacje w Wawrze. Tu młodszy troszkę na rowerku w rodzinnej strudze, niewielkim majątku. Z ciocią Janeczką, naszą kochaną, która wszystkich nas wychowała, łącznie jeszcze z moją córką. Z moją mamą, wuj Jaś, i z językiem na wierzchu. Próbował skakać na nartach, tuż po wojnie. Poręby. Z rodzicami na balkonie w domu przy ulicy Aldony 3. Tu widać, rozpoznajemy wuja Imka. Warszawski klub sportowy, męski. Rodzina już z ciocią Hanią Zembrzuską tam w tle. Wuj ma fantastyczną fryzurę. No tutaj no comments. I tak przez 63 lata. Tak. Małżeństwo też młode, świeżo po ślubie. W Bułgarii, jako że ciocia Hania w połowie Bułgarka, lato wykorzystywała do spotkań rodzinnych. Maryna przyszła na świat i oto ona z tatą. Tutaj w podróży z tyłu pani Hania Banaszek, pan Suchocki, kilka osób. Tak, tak. I tutaj państwo Kobuszewscy na w tle Guggenheim Museum. Wuj z siostrami, które były znacznie starsze, ale tego nie widać. No i jedna ze sztuk, Morgi, dobrze mówię? Dwie Morgi, która wie. Tak jest. Fiesole? A to sługa trupa. Otóż to. Także. O, by ja. A to ale ta wyższa czy ta niższa? Z panem Andrzejem. A to mój przyjaciel Hardej. No, tuż to, tak. Też. Tak jest. Ulubiona sztuka. Spróbujmy jeszcze raz panią Anną Seniuk.
No, a tu pani? Złodziej. Tak jest. Tak, Ewa. Oczarujący łajdak. Otóż to. Tu Lucyna wie lepiej. A tu co się stało? To ze złodzieja. Ze złodzieja. Harvey. Sługa dwóch panów. Brudka doczepiona. I to wszystko. Bardzo ładnie. Usiądźcie państwo, wróćcie do tej figury, którą stworzyliśmy. Podkowy, półkola. A na pewno brakowałoby zdjęcia z przedstawienia, które Janek grał do końca. Przyjazne dusze. Gdzie grał anioła. Boże, tak, i wkraczał w ostatniej scenie, prawda? Tak. Wiele zdjęć też państwo znajdziecie w książce, bo ta jest dzisiaj bohaterką. No i bohaterem oczywiście Jan Kobuszewski. Jan Kobuszewski z drugiej strony sceny. Witamy serdecznie autorkę Hannę Farynę Paszkiewicz. Ta książka przepięknie wydana, przepięknie zredagowana została przez wydawnictwo Mando. Gratulujemy wydawnictwu Opla i pracy. Proszę o klaski, Proszę państwa, wśród nas jest wielu wspaniałych gości. Olga Lipińska. Wiktor Tworowski. Pani Hanna będzie pomagała, pan dyrektor. Pan dyrektor przedstawiony. Mój brat, osobisty brat, Jan. Marianna Kobuszewska, Marynka. Lucyna Marek, patronem tej książki. I wnuk. Proszę państwa, ile z państwa jest tutaj rodziny? Proszę pokazać. Proszę się podnieść. Proszę się podnieść ręką przynajmniej. Kto z państwa znał osobiście Jana Kobuszewskiego? Coraz lepiej. Coraz lepiej. Kto pożyczał od Jana Kobuszewskiego pieniądze? O tym też będziemy... Kto nie oddał? To nie było takie proste. Proszę państwa, ten wieczór myślę, że nada temu wieczorowi ducha nada Jan Kobuszewski. Sam nie wiem, jak to będzie wyglądało. Z panią Hanną rozmawialiśmy dwukrotnie przez telefon. Umawialiśmy się, w którą stronę powinniśmy iść, kiedy będziemy rozmawiać o tej książce i o bohaterze. Otóż można rozmawiać o bohaterze przez pryzmat miejsc, przez pryzmat osób, przez pryzmat spektakli, przez pryzmat filmów. Każdy z nich może być bardzo dobrym takim kierunkiem, w którym możemy opowiedzieć o Janie Kobuszewskim. Ale myślę, i każdy z nich myślę, że zaistnieje, ale myślę, że trzeba byłoby zacząć od początku, a początek to jest cud. Cud, który jest związany z narodzinami, z urodzinami samego Jana Kobuszewskiego i od tego pani Hanno zaczyna tę opowieść, bo potem już się zdarzają same cuda i to, że się dzisiaj spotykamy też jest w jakimś sensie cud. Pani Hanno. Się urodził, jego mama, a moja babcia, Alina Kobuszewska, życzyła mu, żeby doznał miłości ludzi i bojaźń Bożej, bo była osobą bardzo wierzącą. I wydaje mi się, że spełniły się jej te podstawowe dwa życzenia. Nie rokował jednak, nie rokował. Był wątłym dzieckiem.
zarówno pani akuszerka, jak i lekarz, który później, no powiedzmy tak jak to dziś mówimy, prowadził małego pacjenta, mówili, 6 roku nie dożyje. Nie dożyje, właśnie. Nie brzmiało to obiecująco. A kiedy się siostry pochyliły nad pacholęciem, powiedziały, on musi zostać aktorem, będzie aktorem, na co mama odpowiedziała, ależ nigdy w życiu, prawda? Tu babcia niestety musiała złamać ten swój... Ale to jest jak w bajce o dobrej królewnie i wszystko się zaczyna bardzo... Tak, bo one się zaczęły unosić, tak dramatycznie, jak płota Disneya nad kołysk. Pani Olga się wyrywa, bo ona już chce przeskoczyć do czasów... Przepraszam. Oczywiście, że wcześniej. Nie, proszę, z kapuzi. Pani Janka poznała do awantury, strasznie się na mnie obraził, ponieważ nie wiem, czy ten mikrofon chyba nieczynny jest. Słychać, ale mamy słaby odsłuch, więc mamy ale wrażenie. Ale pani Państwo mnie słyszą bez mikrofonu. Nie. Do mikrofonu. Jest słaby. Myśmy byli jednym razem, bo ja zdawałam do szkoły teatralnej i on chciał być aktorem, a ja aktor. I byliśmy w takim, na takim obozie przygotowawczym i wszystko szło dobrze, tylko potem był egzamin. Z tego robiliśmy różne ćwiczenia i profesor Bardini zadał takie ćwiczenie, że dziewczynki, my, kandydatki na aktorki, siedziałyśmy, miałyśmy haftować, mieć spuszczone oczy i przechodził i nagle pojawił się mężczyzna naszych marzeń. Takie było zadanie. I w tym momencie, no, myśmy siedziały, haftowały i w tym momencie mężczyzna naszych marzeń przechodził Jan Kobuszewski, też kandydat na aktora. I ja nie wytrzymałam i wybuchnęłam śmiechem i skończyło się wszystko. Janek, albo Janek przechodził tak, jakby był rzeczywiście mężczyzną naszych marzeń. Wszystkich kobiet w ogóle. Był chudy jak szczapa i starał się być bardzo męski w tym wszystkim, był tak straszliwie śmieszny, że nie wytrzymałam, po prostu ryknęłam śmiechem, zostałam wyrzucona za drzwi i nie dostałam się wtedy, nie dostałam się do szkoły. Janek też się nie oboje nas, my nie rokowaliśmy, oboje nas, na nic tak, nie rokowaliśmy. Janek próbował drugi raz, ja już nie. Poszłam później na uniwersytet, a potem do reżyserii. Mistrz Serwerowicz powiedział, widząc Jana Kobuszewskiego, pan znowu? pan znowu próbuje. Miał ciężkie, rzeczywiście miał, też nie rokowało się, co chciał. Mamy dzieciństwo, ale za chwilę będę zaczepny, jeśli chodzi o Saską Kępę i Szkołę Podstawową, ale jednak chciałbym powiedzieć jeszcze o czasach dramatycznych, bo Jan Kobuszewski jest utkany z wielu osób, z wielu wydarzeń, z wielu historii. No i taką historią była i rodzina, taka z ogromnymi tradycjami, także aktorskimi, a przynajmniej z miłością do teatru, ale też posiadaczem majątków, ziemianie, podróżnicy. To wszystko doprowadziło do czasu wojny i tragedii wojny, którą on przeżywa. I mówi pani Hanno, oto młodzieniec stał się, czy chłopiec stał się wtedy już starcem. Wuj sam używał takiego określenia. Tak o sobie mówił po wiele okresów. Świetnie to wszyscy tu z rodziny pamiętamy. Że wyszedł z powstania, później z tej takiej tułaczki popowstaniowej. No i ten powrót do tej zniszczonej Warszawy, to już był bagaż na całe życie. A przedtem okupacja w Warszawie. Chodził wtedy do szkoły podstawowej w Śródmieściu. Nie opowiadał bardzo długo, co przeżył, co widział, a musiał coś widzieć dramatycznego. Krótko mówiąc, scenę rozstrzelania. A potem scenę tuż po, drastyczną. I w związku z tym gdzieś raz pozwolił sobie powiedzieć o tym. I to wytłumaczyło później właśnie te jego wszystkie odniesienia do tego, że on tak czuł się bardzo już dojrzały w momencie, kiedy miał 11 lat. I kiedy wrócił z rodziną, już wtedy na Saską Kępę, nie do Śródmieścia Warszawy. I zaczął się nowy rozdział w
rodzinie. Mam wrażenie, że z tej opowieści wynika, że nie tylko dojrzały, ale Jan Kobuszewski stał się silniejszym mężczyzną. Tam jest bardzo ładna opowieść o obrazie częstochowskim, prawda? W trakcie II wojny światowej. Pani Hanno, jeśli pani nam powiedziała. Marynko, czy ty mogłabyś o tym powiedzieć? Bo proszę, mikrofony, dzielcie się państwo. Dzień dobry państwu. Po pierwsze, ja w ogóle nie mam przygotowania do tego, żeby tu być. Jedyne usprawiedliwienie jest to, że spotykamy się w związku z tatą. Więc przepraszam za prawo. Ale mam okazję opowiedzieć o niezwykłą historię, rzeczywiście związaną z obrazem przedstawiającym Matkę Boską Częstochowską z Dzieciątkiem. Ten obraz wisiał najpierw u moich dziadków nad łóżkiem. Tam była pozytywka, która grała różne melodyki, w tej chwili nie przypomnę sobie jakie. Natomiast w czasie wojny ten obraz został zniesiony na dół do... To była takie podwórko. Studnia. Taka studnia i tam został umieszczony w takim właściwie ołtarzu. I ten ołtarz i ten obraz służył do tego, żeby można było odprawiać mszę, ale też niestety odprawiać mszę związane ze śmiercią wielu, wielu osób. A historia jest niezwykła, bo ojciec był szalenie związany z, rzecz jasna, z tym obrazem i wspomnieniami i szukał go po wojnie. I znaleźli. I znaleźli, tak. Znaleźli ten obraz dzięki księdzu. Też nie znaleźli, tylko ty znalazłeś, nie ojciec. Nie. Ojciec o tym głośno opowiadał, między innymi w kościele świętego Stanisława Kostki na takich spotkaniach już po mszy. Był tam zapraszany oczywiście. I jeden z księży zdecydował, że pomoże poszukać. I znalazł ten obraz, jest na Chorzej. U sióstr franciszkanek. Ja miałam rzeczywiście wielką przyjemność, byłam szalenie wzruszona, ponieważ tata, kiedy jeszcze mógł chodzić, poprosił mnie, żebyśmy tam poszli i chciał mi ten obraz pokazać. I rzeczywiście weszliśmy do środka, siostry nas przyjęły niezwykle serdecznie i to wzruszenie w oczach i ten taki niezwykły, prawdziwy, taki szczery obraz ojca został w moim sercu, że potwierdził, że rzeczywiście tak, to jest właśnie ten obraz i ten obraz chciałem ci pokazać i chciałbym, żeby cała rodzina mogła tutaj co jakiś czas przyjść i podziękować Panu Bogu za ocalenie tak naprawdę. Taka była historia. Mamy historię wojenną, mamy historię powojenną i te związane są z Saską Kępą, między innymi. Tam już pojawia się Olga Lipińska, nie tylko. Tam jest dużo sportu, tam jest dużo przygód i tam jest bohaterem Kasztanowiec, na który koledzy Saski Kępy dopuszczają obcego, żeby się z nimi bawił. Jako mały chłopiec, prawda? Czy dobrze pamiętam? Tak, bo rodzina Kobuszewskich zamieszkała przy ulicy Królowej Aldony w opuszczonym domu w sumie przez rodzinę żydowską, która wcześniej zdążyła na szczęście wyjechać z Polski, ocalała, przeżyła. Natomiast willa, prywatna willa pana architekta Korngolda stała się wielomieszkaniowym, że tak powiem, bloczkiem niedużym. Tak to było, ogromnie dużo osób tam zamieszkało. Jak wuj wspominał, właściwie tylko dziadek Edward Kobuszewski potrafił zapanować nad tą sytuacją. Kasztanowce tak rosły, nadal rosną przy ulicy Królowej Aldony. Chłopcy, do których wuj dołączył jako ten właśnie nowy przybywający z innej dzielnicy, zaprzyjaźnili się i mieszkali na tych kasztanowcach przez tam część dnia. Tam ścigali się kto wyżej, kto szybciej. Mieli swoje tam takie ławki, stałe takie miejsca, obserwowali ulicę. No i oczywiście tam się co zaczęło? Najgorsze tam się zaczęło, ale nie papierosy. Jan Kobuszewski mówił, że dwóch rzeczy sobie nie odmawiał, no może trzech. To jest papierosy, troszeczkę wódeczka, od 10 roku życia papierosy. Wódeczka później. Dobrze.
O wadach będziemy mówić też, bo one się pojawiały, a to są zalety. Jak było z Janem Kubrzewskim w podstawówce, pani Olgo, czy byście chodzili razem? Nie, nie spotykaliście się? Nie? Do Mickiewicza. On chodził do Mickiewicza, a do Kielicko-Głogowskiej. I oni, chłopcy z Mickiewicza, przychodzili do u nas, w naszej liceum. No, bo były fajne dziewczyny. No. Wyłącznie. Nie, ja byłam chuda i brzydka, naprawdę. Ale on przychodzili, właśnie Janek też przychodził. Janek zawsze, właśnie ja nie, puentą tej mojej poprzedniej opowieści, jak nas nie wpuścili, jak ja wybuchnęłam śmiechem na widok jego jako amanta, on tego mi nie darował do końca. Potem zawsze mi to wypominał, a wtedy się na mnie naprawdę obraził. Co ty sobie wyobrażasz? Dlaczego cię tak śmiała, że co ja nie potrafię? Bo ja potrafię. Jakbyś chciała, to byś się o tym przekonała. Ale bardzo młodzi, bardzo bardzo młodzi. Tak, o Janka. Tutaj zostanie ujawnionych kilka tajemnic i potem zostało wypuszczone oświadczenie, że państwo nie możecie powtarzać tego wyłącznie w Warszawie jedynie. Więc bardzo proszę o pewną dyskrecję, a pani Olga na pewno, pan Wiktor na pewno, państwo na pewno powiecie dużo więcej. Na to liczymy. Janek nic takiego nie zrobił, żeby nie można było tego powiedzieć wszędzie. Janek był cudownym człowiekiem. Dobrym, wspaniałym, bardzo dobrym człowiekiem. Zresztą przy okazji, przepraszam, chciałam powiedzieć coś o książce. Koniecznie. Bo ta książka jest świetna. Ja ją przeczytałam jednym tchem. Znakomicie się czyta, a poza tym Hania pokazała, Janka bardzo dobrze go widzi. Świetnie. Widzi go i w otoczeniu, widzi go. Widzi, z różnych perspektyw, prawda? Tak, z różnych. Fantastycznie. I w ogóle cudownie się czyta tą książkę, bo jest ona naprawdę napisana bardzo dobrym. Zapewnia państwa. W środę usiadłem do tej książki albo w czwartek i już w piątek była przeczytana, nie można było się od tej książki oderwać. Ona jest napisana piękno polszczyzną. No, tak, a są to literówki? Nie. To są zaznaczone różne uwagi moje co do książki. Kto powiedział, a propos urody, przepraszam pani Olgo, ale to nie pani, ale kto powiedział, proszę mi pomóc, że Jan Kubrzewski jest pociągły w chodzie, a tak, proszę. Serwerów. Wysoki na twarzy, a pociągły wzrost. Serwerów. Właśnie. I to jest definicja urody właściwa. I tego się trzymajmy. Dochodzimy do urody, jest szkoła podstawowa. Ale Janek był jedyny, on był nie do podrobienia, w ogóle był jedyny i w urodzie, i w sposób bycia, zachowania, i jako człowiek. Ja nie mam, ja go naprawdę strasznie kocham i w tym celem się nie chcę wierzyć, że go nie ma. W tej książce pada uwaga, jeśli pani Olgo, mówimy o tym, że właściwie darzyliście się nie tylko przyjaźnią, ale miłością. O tym mówi pani Hanna. Tak, ja kochałam Janka, to nie była miłość taka, jak się normalnie. To była inna miłość. Rzeczywiście myśmy się bardzo przyjaźnili. Ja byłam bardzo wzruszona, kiedy byłam bardzo chora. Janek, jak był chory, też dzwoniłam do obecnego tutaj profesora Noszczyka i się denerwowałam strasznie, bo go ratował wtedy. Naprawdę. Tak. Zresztą wszyscy moi koledzy z kabaretu, zadzwoń, dowiedz się, co się dzieje, dlaczego Janek był bardzo ciężko chory, żeśmy się wszyscy bardzo o niego martwili. I Janek, a później jak ja zachorowałam, to Janek do mnie dzwonił co wieczór i pytał się Oleśka, bo tak na mnie mówi. Oleśka, czy ty bierzesz te lekarstwa? Powiedziałaś lekarstwo. Był cudowny, naprawdę był bardzo dobrym człowiekiem. I Janek był to, co powiedziała Hania na początku, że Janek był smutny, proszę państwa. Janek był człowiekiem melancholijnym. Lirycznym. Ale był melancholijny. To,
to, co grał, rozśmieszał przez całe życie ludzi, ale on w gruncie rzeczy był szalenie, był bardzo głęboki, słynny, a ja go kiedyś obsadziłam nawet w roli dramatycznej, ale to... Pani Hanno, bo mówię o tej szkole podstawowej, mówię o sporcie, o tych wszystkich zawodach. Bo to mi bardzo dojadło, ponieważ jak były mecze, to nie było w ogóle trudno, było rozmowy z Jankiem, a zapalonym kibicem i robił mi takie numery, mówił, i dzisiaj jest mecz, chyba nie zrobisz próby. Ja mówię, jak to nie zrobię, co nagranie. No i przychodziła, no trudno, mówię, jesteś okrutna, powiedziałam, jestem. Przychodziłam na próbę, siedziałam, wychodziłam, potem na drzwiach była kartka, próba odwołana, Olga. Jeszcze rozmowuję, napisane. I dzwonił do kolegów i mówił, dzisiaj próby nie mam. Dzwoniła do mnie Olga, że no bo to był taki mecz prawie wczoraj w Szatku. Tak, i to jest, i takie smaczki Państwo znajdziecie w tej książce. W ogóle spotkanie z siatkarzami też znajdziecie. Opowieść z koszkarzami na Jasnej Górze, prawda? Tak. O ile dobrze pamiętam. Spor. Siatkarzami, dobrze. Ach, jedna. Tak jest. Więc i to jest pod koniec książki. Ta opowieść jest pod koniec książki. Wiele opowieści, o których jeszcze wspomnimy. Pani Hanno, ale skąd aktorstwo? W takim razie, dlaczego ten wybór nie padł na sport, na szachy, na siatkówkę? No, więc wybór nie padł również na seminarium duchowne, które było brane pod uwagę. Wuj okazuje się, tak przy bliższym spotkaniu i poznaniu, i analizie, nie miał jakichś głębszych zainteresowań. Mówił, że ma rybki w akwarium, no to może ich teologia. A jeżeli nie, to kościół, bo był ministrantem. I już wiele rzeczy po łacinie był w stanie księdzu odpowiedzieć. No i ta teatralizacja, prawda, te liturgii mu odpowiadała. Tak, o tym też pani opowiada. Zdecydowanie tak. Natomiast moja mama, Maria Kobuszewska, Faryna, powiedziała, Jasiu, a może byś spróbował tak wszystkiego po trochu? I to był chyba ten moment. On zrozumiał, że można, że tak można. Ale podszedł do tego nie to, że lekko, on się tym przejął. On przygotował bardzo taki bogaty repertuar, bardzo trudny. Powiedział, że nigdy więcej już potem z własnego doświadczenia. Mówił, że w życiu by się nie pomyślał, że mógłby takie coś przedstawić, prawda, komisji w szkole. Repertuar był za trudny. Jan Kobuszewski był za słabo przygotowany i w związku z tym się nie dostał. To był taki kubeł zimnej wody. Ale poszedł za tą myślą mojej mamy. Widocznie miała coś na myśli. Choć to nie było dziecko, które się tak nadmiernie popisywało. Owszem, był muzykalny. Owszem, był wysportowany. I uważam, że jak powie wierszyk, to już będzie wszystko. Ale liryka została, tak. Została w nim. Tak. Zaczynał od ról dramatycznych, mhm. Zaczynał od to był obsadzany. wspaniałych scen warszawskich, mhm. Od wspaniałych reżyserów, a jednak tak jego życie potoczyło się aktorskie, że został na estradzie, został w kabarecie, został w telewizji. Dlaczego? Skąd ta decyzja? Janek był bardzo wrażliwy i on miał ogromne pokłady takiej dramatyczności w sobie, nawet tragedii. I on mógł, Janek był wspaniały we wszystkim, co robił. Ja uważam, że człowiek, który umie zagrać w kabarecie, zagra wszystko. Bo w kabarecie musi być prawda, musi być skrót. Mm-hmm. I musi być coś, co ten człowiek musi mieć wdzięk. Mm-hmm. Człowiek, to nie wszyscy aktorzy to mają. Nie wszyscy aktorzy mają wdzięk. Są bardzo dobrzy aktorzy, ale Janek miał coś, co to powiedziałam, co było nie do podrobienia, ogromny wdzięk. I szar. Tak, szar. Tak. Wszystko, co robił, tam opisałaś tak. Zabawnie jego, jak mama jego powiedziała, Janku,
Może troszeczkę, dlaczego nosisz za krótkie spodnie? Bo specjalnie się go tak ubiera, bo żeby był po prostu wyrośnięty z ubrania cały czas. Miał na czapeczkę, cylinder czy co, ale wszystko było za krótkie, za to, bo to była taka zasada. A mama chciała go widzieć rzeczywiście tak jak na schodach. To tak, na schodach eleganckiego we fraku. Janek był bardzo elegancki oczywiście, jak włożył frak czy smoking na wieczór. Ale chciałam powiedzieć o tym, zaproponował mu dramatyczną rolę w sztuce Nie igra się z miłością. Zagrał chór. Po prostu tak zadoptowałam to w ten sposób, że grał takiego kloszarda, filozofa i potem śpiewał bardzo dramatyczną taką piosenkę na końcu. I on był fantastyczny w tym, bo był właśnie kloszardem, filozofem z taką głębią dramatyczną. Miał ogromne pokłady, możliwości zagrania naprawdę nawet tragedii greckiej. Kiedy rozmawiamy o Janie Kubuszewskim, to musimy wiedzieć, mówimy o tej książce, to musimy wiedzieć, że źródłem jest sam Jan Kubuszewski, ale źródłem są wycinki z gazet, opowieści bliskich, wycinki babci Alinki, o ile dobrze pamiętam, zaraz będę prosił o opowieść, ale chcę spuentować wypowiedź pani, mianowicie Jan Kubuszewski właśnie w jednym z wywiadów powiedział, bo z tego skarbca wypowiedzi pani korzysta, że za najbardziej taką płochą satyrą, za komedią musi się kryć dydaktyzm, musi się kryć jakiś dramat, musi się kryć jakieś złamanie, cierpienie, wtedy to jest prawdziwe, prawda? Tak mówił Jan Kubuszewski. Panie dyrektorze, pan wie o tym najlepiej, ponieważ pan, że tak powiem, poprosił wuja o taką współpracę, wyłączność. Wuj miał głos współdecydujący w repertuarze teatru Kwadrat, prawda, że tak było? Proszę państwa, miałem ogromne szczęście i zaszczyt, że Jan Kubuszewski zwracał się do mnie, panie dyrektorze. Oczywiście nie zawsze. Zawsze w dyrektorciu, tam tego i tego. Ale chcę powiedzieć tak, że historia teatru Kwadrat to jest historia Jana Kubuszewskiego. Bo gdyby nie Jan Kubuszewski, ten teatr by nie powstał, gdyż z powodu bojkotu władza ówczesna teatr zlikwidowała. I pamiętam wtedy, kiedy byłem dyrektorem teatru na Woli, zwróciłem się do Kubusza. Mówię, bo Janek był wtedy bezrobotny, bo jak zlikwidowali Kwadrat. I mówię do niej, słuchaj, no to przyjdź do mnie. No i tak odpowiedź mógł tylko Jan Kubuszewski. Jeżeli weźmiesz wszystkich, to ja przyjdę. To była jego dewiza. Myślał o wszystkich kolegach. I dlatego uważam, że historia Kwadratu, jaka ona tam nie była, jaka jest, wszystko to, że on istnieje, ten Kwadrat, że on jeszcze gra, to wszystko jest zasługa Jana Kubuszewskiego. Szczęście do reżyserów i reżyserzy mieli szczęście do Jana Kubuszewskiego, jest taka przecudna, trochę zrobię kilka nawet kroków do przodu, ale zapomnę, a to historia cudna, kiedy Kazimierz Dejmek zabronił picia alkoholu w teatrze. Bez niego. To może przypomnijmy. To jest ten fragment. Ja bym się trzymała.
Wiktor Zborowski, zachęćcie Państwo oklaskami. Pozwolę sobie przeczytać to, co udało mi się tutaj napisać. Janek był fantastycznie dowcipny. Na dowód tego przytaczam moją ulubioną anegdotę, której Janek był autorem i jednym z głównych wykonawców. Oto ona. Są lata 60. ubiegłego stulecia. Miesiąc nieistotny, na pewno nie wakacyjny. Dzień na pewno nie poniedziałek. Miejsce akcji Teatr Narodowy w Warszawie. Dyrektor, pan Kazimierz Dejmek, w związku z pożałowania godnym incydentem z dnia poprzedniego, zwołuje zebranie całej załogi teatru i kategorycznie oświadcza, iż, cytuję, w tym teatrze alkohol wolno spożywać tylko w obecności dyrektora. Koniec cytatu. Załoga w poczuciu winy i zrozumienia aluzji zawartej w orędziu ścisłego kierownictwa w milczeniu i pokorze opuszcza miejsce zgromadzenia, którym była widownia sceny głównej. Miejsce wybrane przez dyrektora Dejmka nieprzypadkowo, albowiem żadna inna przestrzeń w teatrze nie pomieściłaby wszystkich zainteresowanych. Nastrój beznadziei i całkowicie zrozumiałego przygnębienia rozlewa się szeroką falą po zakamarkach sceny narodowej. Ogarnia garderoby, pomieszczenia administracji, bufet, pracownie ze szczególnym uwzględnieniem szewskiej, siedziby związków zawodowych, SPATIF-u, podstawowej organizacji partyjnej, a nawet się przelewa, wypełniając plac teatralny i okolice ulicy Wierzbowej. Sytuacja teatru, ba, jego przyszłość wydaje się przesądzona. Delikatna tkanka substancji kultury narodowej zdaje się wisieć na cieniutkim włosku nad przepaścią marazmu, degrengolady i tumifisizmu. A liści, nie wszystko stracone, niech żywi nie tracą nadziei. Już następnego dnia w przerwie próby Montwy i Jana Macieja Karola w Ściekmicy w reżyserii Wandy Laskowskiej punktualnie o 12 w południe czterech mężnych stanęło przed drzwiami gabinetu dyrektora Kazimierza Dejmka. Ci nieustraszeni to aktorzy Jan Kobuszewski, Aleksander Błaszyk, Zdzisław Szymański i genialny inspicjent Franciszek Gołąb. Wszystko ulubieńcy dyrektora. Wolnoż wstąpić? Zapytał Kobusz cytatem z Zemsty. Bardzo proszę, odwzajemnił Dejmek, nie odrywając wzroku od milionów ton papierów zalegających jego biurko. Panowie godnie weszli, usiedli przy stoliku vis-a-vis dyrektorskiego siedziska, przykryli stolik życiem Warszawy, wyjęli chleb, kaszankę, kieliszki, pół litra i z powagą zaczęli spożywać drugie śniadanie. Dejmek z trudem oderwał wzrok od papierów i długą chwilę obserwował swoich artystów. Wreszcie ochrypłym głosem wycedził. Co wy tam robicie? No jak to? Odpowiedział Kobusz. Przecież sam, Kazinku, powiedziałeś, że wódeczkę w teatrze można spożywać tylko w twojej obecności. I kontynuowali konsumpcję zasłużonego posiłku. Dejmek milczał przez jakiś czas. Wreszcie wstał, wyjął z kredensiku kieliszek, podszedł do posilających się podwładnych, a zarazem przyjaciół i zapytał: a dyrektor cię o to...
zostało mu nalane. Po czym wspólnie dokończyli śniadanie i udali się do pracy. Każdy do swojej. Janko Wysocki z drugiej strony sceny. Takie historie państwo przeczytacie wiele. Najważniejsza rzecz. Książka jest pisana szalenie dowcipnie. Wspaniałym językiem. Bardzo, naprawdę będziecie państwo czytać tą książkę. Bardzo często serdecznie się śmiałem. Ale to był tekst Wiktora. Bardzo. Poprosiła pani Hanno, żeby kilkoro z rodziny napisało wspomnienia. Zaraz będziemy o nich mówić. Ale skoro jesteśmy przy... alkohol zostawmy. Skoro jesteśmy przy reżyserze, to chcę powiedzieć, że tutaj się dowiadujemy, w tej książce, po raz kolejny, pani przypomina tę historię lojalności i miłości wobec reżyserów. Otóż, kiedy zostały zdjęte dziady reżyser Kazimierza Dejmka w 1968 roku. Kazimierz Dejmek, to jest fantastycznie też opowiadana historia, szarżuje na scenie pani Hanno. Jeśli pani znajdzie moment, to proszę nam opowiedzieć. Ale chcę powiedzieć bardzo ważną rzecz, że właśnie wszyscy aktorzy, którzy kochali Dejmka, w tym Jan Kobuszewski, przenoszą się za nim i godzą się na jakiegoś rodzaju banicję, przenoszą się po prostu do Łodzi. I to jest fantastyczna postawa. Grubo później, ale jest jakiś rodzaj lojalności, która ujmuje w tych relacjach. Chciałam powiedzieć, że naocznym świadkiem tego zdarzenia z dyrektorem przechodzącym przez scenę był obecny tutaj po mojej lewej mój przyjaciel Wiktor Zboroc, który był wtedy w trzeciej klasie liceum i siedział pan na statkiem się znalazł na widowni. Wiktorze, to słowa. No tak, to było rzeczywiście zdumiewające, bo ja nic tego nie rozumiałem. Nagle z pokoju bohaterki, którą grała Hanka Zembrzuska, czyli żona Janka, nagle wychodzi jakiś aktor w okularach, za małym meloniku i w kożuchu. Podchodzi do Zdzisława Mrożeckiego, coś do niego mówi. Zdzisław Mrożecki robi się czerwony jak hydrant. A ten się odwraca i wraca za kulisy. Dopiero potem mi Janek opowiedział, że pan dyrektor Kazimierz Dejmek przyszedł no, na rauszu, bo już wiedział, że go mają wyrzucić z Teatru Narodowego, przyszedł, chwycił pierwsze lepsze wiszące jakieś ubranko, czyli ten kożuszek i melonik, wszedł, popatrzył na Mrożeckiego, powiedział po cichu, co się gapisz, tak dalej. I zszedł. Potem się rozebrał z tego wszystkiego i powiedział, no, teraz mają mnie za co wyrzucić. Żeby następnego dnia pan dyrektor Kazimierz Dejmek wyznaczył sobie sam karę, którą wywiesił na 10 tysięcy. Na takiej tablicy ogłoszeń. Wyznaczył sobie karę 10 tysięcy złotych. Dość wysoką naprawdę na tamte czasy. Ale związki zawodowe wtedy pod przewodnictwem Zbyszka Kreńskiego, aktora, obniżyły mu tę karę o połowę. Tak, i potem chodził żart, że można sobie przejść przez scenę za 10 tysięcy, a do połowy za 5, prawda? Coś takiego. No jeśli mówimy, proszę zobaczyć, że w tej opowieści jest rzeczywiście dużo liryki, dużo zabawnych historii, ale właściwie jest to opowieść dramatyczna i ona jest właśnie w klimacie Jana Kobuszewskiego. W tej książce widzę, czy czytam takie sformułowania dotyczące wyłącznie chyba świata kucharskiego, albo świata aktorskiego. Ugotowanie, zasadzenie, zaczajenie się, żarty, psikusy. No, tego w książce jest bardzo dużo. Pani Olga też poległa na jednym z psikusów. Czy możemy jeden opowiedzieć o gruszce? Sama jest w stanie coś pani przytoczyć. Może coś lżejszego.
Janek, który bez przerwy coś robił takiego... Chował się do futerału na przykład. A nie, zrobił coś strasznego kiedyś na nagraniach w radio. Nagrywaliśmy orkiestrę playback. I Czesio Majewski siedzący przy fortepianie, my wszyscy aktorzy ustawieni a nasz dźwiękowiec Karol Lewicki mówi, słuchajcie, nie mogę... Pseudonim Buchy. A nie, przepraszam, też coś powiem tak jak ty, może mi nie wypada, ale powiem, Janek do niego zawsze mówił, bo on miał protezy. Karol nie... Karolek, też cudowny człowiek, Karol Lewicki, nie żyje. I Karol mówi, nie mogę nic zrobić, bo są przecieki, jakieś mam przecieki. Czesiu, graj jeszcze raz. Gra Czesio, jakieś przecieki. Przesuwają fortepian, wszyscy aktorzy przechodzą. Nie, co znowu, nie mogę nagrywać, bo są przecieki. Wobec tego wzywają inżynierów, wyciągają wszystkie podzespoły z konsolety dźwiękowej, przesuwają fortepiany. Dzwonią po głównego dźwiękowca z miasta, przyjeżdża. No nic, nie można, odwołane jest w nocy. Nagranie nocne odwołane jest. Nic nie można zrobić, jest jakiś przeciek, trzeba wypróć wszystkie kable. Na drugi dzień dzwoni do mnie Lewicki i zaczyna od strasznej wiązanki w kierunku Janka właśnie, że Janek, wiesz kto był ten... Taki owaki kretyn, wiesz co on zrobił? Małe radyjko tranzystorowe wsadził pod klepę fortepianu Czesiowi Majewskiemu, włączone i cały czas to ten przeciek, to był przebicie tego radia, nie mogliśmy nagrać. Ja powiedziałam, Janek, dlaczegoś ty nie powiedział? I zrobiła się taka awantura, wszyscy inżynierowie się bałem. I źle spałem. Źle spałem tej nocy i bałem się. Jak na niego krzyczałam, miał taki zwyczaj, jak na niego krzyczałam, to się zmniejszał. Ja krzyczałam, później wszyscy się śmiali, bo on już był tutaj, a ja nie krzyczałam. Jest taka dobry człowiek, on był bardzo dobrym człowiekiem przede wszystkim. Później państwu powiem, jak go wykorzystywali koledzy. Właśnie jego dobroć i to, że był właśnie z rodziny lekarskiej, co w PRL-u było bardzo ważne. No i teraz też jest ważne. Też jest ważne, tak nie? Ale tam teraz, jest jakiś ryb? Tutaj jeszcze można coś jeszcze załatwić, ale w PRL-u cudno, jest jakiś, leki, wszystko. Pani Olko, jest jakiś ryb, że nie chcesz mieć domu nieboszczyka, dzwoń do profesora Noszczyka. Nie. Byłby nieboszczyk, gdyby nie profesor Noszczyk. To dokładnie tak pada. Panie profesorze, proszę się nam pokazać, żebyśmy rzucili się na pana. A jeszcze w PRL-u załatwiało się wszystko na małpę, prawda, Wiktor? O tym też są opowiadania, że rodzina w ogóle się nie krygowała. Janek miał pełne ręce roboty, bo wszyscy koledzy coś musieli kupić, coś załatwić, i to jakieś lekarstwo. Janek chodził. Społecznik roku. No, nie, chodził. Tysiąclecia. Nikt nie mógł odmówić Kołuszewskiemu niczego. Ale też prawdą jest, pani Olgo, że wszyscy, koledzy, którzy... No niech się rodzina zaraz uderzy w piersi, powie co ma w domu, dzięki panu Janowi. Ale chcę powiedzieć, że też reakcja ekspedientów, wszystkich, którzy spotykali pielęgniarek, lekarzy, była fantastyczna. Tam oni nie czuli się wykorzystywani w żaden sposób. To, że mogli spotkać Jana Kołuszewskiego, było dla nich niezwykłym wydarzeniem. No, ranga. Kochali to. Ranga właśnie jakiejś takiej możliwości załatwienia, dlatego że dzwoń do Janka, to było hasło u nas w domu. I on się nie wzbraniał, chodził, przedstawiał się, mówił Jan Kołuszewski.
uśmiechał się i to rzeczywiście było niezwykle pomocne. No takie były czasy. Jeśli mówimy o tych żarcikach, jest jakaś piękna historia, jest jakaś tylko właściwa, autentyczna historia z Marią Kuterską i jej walizeczką. Pani Hanna. Straszna historia. Proszę opowiedzieć, bo ona jest taka... To jest historia, która ma związek z kabaretem Dudek. No już nie ruszyliśmy tego tematu, ale to moglibyśmy tak długo, prawda? Kabaret Dudek też miał te swoje kulisy i nie tylko wszystko działo się na scence niewielkiej, ale jakże fantastycznie. Więcej działo się po spektaklu. Natomiast wiele się działo i w trakcie, i po spektaklu, za kulisami. Między innymi była taka właśnie historia, że przyjechała pani Maria Kotepska z Katowic, czy z Bielska-Białej, prawda? No, najbardziej z Bielska-Białej. Także miała występ we Warszawie i zapragnęła zobaczyć akurat tego wieczoru, miała już wolny czas i poprosiła, czy ona może przysiąść. Przysiadła się, ponieważ była w podróży i oglądała, przepraszam, występy. Była w podróży, miała swój bagaż ze sobą, który nieopatrznie zostawiła w garderobie. Na końcu, gdy pan Dziewoński przedstawiał po kolei wszystkich swoich współwykonawców i muzyków, padło hasło: a kostiumy Maria Koterbska. I wtedy Michnikowski pokazał się w bluzce pani Marii Koterbskiej, wuj Jan w staniku, pan Gołaz w jakiejś spódnicy zapasowej czy koszuli. I w ten sposób wykorzystano zawartość walizeczki. Taka to była historia. Historia, jak wiele w tej książce. Teraz tak zarzucę most na drugi brzeg, czyli rodzinnie. Chcę podpytać państwa, panie Macieju. Pan pięknie wspomina swojego dziadka tutaj w opowieściach i kiedy już dochodziłem, powiem państwu uczciwie, że kiedy dochodziłem już do końca tej książki i byłem no właśnie łzy mi, przyznam się, no jest może mało męskie, że się przyznaję publicznie, ale popłakałem się, kiedy wnukowie opisali te relacje z dziadkami, ona była rzeczywiście autentyczna i pięknie opowiedziana. No to jak pan na przykład siedzi na scenie i widzi dziadka i na widowni i daje się pan wciągnąć w tę historię tak, że właściwie to już nie był dziadek, a był to prawdziwy bohater z prawdziwego spektaklu. Proszę nam powiedzieć, jaki był dziadek, bo opowiada się o tych historiach zasiadania przy stole, o tych swoich niedzielnych obiadach, o tych świątecznych wydarzeniach, o świętym Mikołaju. Proszę nam coś zdradzić. Dobrze. Dziadek był przede wszystkim właśnie niesamowitym człowiekiem, tak jak te wcześniej właśnie wszystkie osoby wcześniej wspominały. Był bardzo spokojny, ale właśnie lubił zarzucić żartem i wszystkich rozśmieszyć. Bardzo dbał o mnie i mojego brata właśnie, który tutaj siedzi w publiczności. I bardzo nas uczył wielu rzeczy i wydaje mi się, że niesamowitym był dla nas wzorem, bardzo takim nienachalnym. Dlatego, że jeżeli my się zajmowaliśmy, jak to młodzi, czymś tam innym niż słuchaniem się ze starszych osób, to mówił, moja mama zawsze mówiła wtedy, no zajmijcie się dziadkiem, pogadajcie z nim, czegoś się nauczycie. Dziadek zawsze mówił, niech robią, co chcą. Nie, w ogóle... A druga rzecz, mówił, ja bardzo nie lubię kłótni, prawda? Jakbyście mogli się kłócić indziej, poza mną, prawda? Tak, tak. Dziadek bardzo nie lubił kłótni, bardzo lubił w inny sposób spędzać czas, bardzo spokojny, ale zawsze też z wiekiem doceniam każdą jego historię i to, w jaki sposób właśnie przekazywał wiedzę. I niesamowity był dla mnie człowiekiem jako po prostu wzorem. Był bardzo duże wrażenie na mnie robiło to, jak czasami czytałem coś w internecie na jego temat. Byłem zawsze z niego bardzo dumny i nigdy nie widziałem żadnego negatywnego komentarza na jego temat, co było niesamowite. I w dzisiejszych czasach wydaje mi się, że jest to niespotykane. Więc... Czy to pan miał wyrostek, czy Jan? Janek. Panie Janie, proszę się pokazać, pan jest szalenie atrakcyjny. Proszę stać, Jan. Jan. Tak wygląda Jan bez wyrostka. Panie Janie, proszę nam opowiedzieć, co tam się wydarzyło. Nie spodziewał się pan, prawda? Dzień dobry. Więc tak.
zdarzyła się taka historia, wtedy może, nie wiem, 12 lat. I obudziłem się około 6 nad ranem z jakimś straszliwym bólem żołądka. I nie wiedziałem, co się dzieje. I wiadomo, jak dziecko, no to człowiek tak wydaje mi się, że może to przejdzie, może nie przejdzie, ale oczywiście okazało się, że jednak to jest coś poważnego. Dziadek zawiózł mnie, byliśmy wtedy na Mazurach, więc też była sytuacja taka, że nie wiadomo, gdzie szpital, kto się zajmie i tak dalej. Ale jednak udało się dosyć szybko, dziadek zawiózł mnie do szpitala i szybko zostało to stwierdzone jako właśnie wyrostek robaczkowy. No i ja byłem oczywiście w wielkim stresie, pierwszy raz w ogóle w życiu w szpitalu, ale dziadek zupełnie wyluzowany, z wielkim uśmiechem na twarzy, cały czas powtarzał mi, że to w ogóle żaden problem, że to nawet nie jest operacja, tylko to robią lekarze od ręki i nie ma żadnego w ogóle problemu. W związku z tym no, nie mogłem się już tak denerwować, że dziadek jest tak pewny, że wszystko tak gładko pójdzie. No i operacja się udała. Parę dni później już byłem z powrotem u dziadka w domu, ale po latach dowiedziałem się, że to jednak była gra aktorska. I że dziadek był niezmiernie zdenerwowany, ale dla mnie, żeby mnie uspokoić, tak się zachował i tak mówił. I muszę przyznać, że to też zrobiło na mnie wielkie wrażenie, bo nie dowiedziałem się tego od niego, ale od mamy czy od kogoś później. Także to też pokazuje, że potrafił zagrać nie tylko na scenie, ale też w życiu, żeby pomóc. Także tak była historia. Czy mógłbyś dodać jeszcze coś właśnie z tych rodzinnych naszych takich wspomnień? Proszę jednocześnie pamiętać, że wyrostek już mamy przepracowany. Wyrostek, tak. No więc ja myślę, że warto powiedzieć, że wujek był bardzo dobrym, cierpliwym pacjentem. Niektórzy nazywali go cudem medycyny, dlatego że wielokrotnie był poważnie operowany. Tu wspomniany, jeszcze raz nisko się kłaniamy panu profesorowi Noszczykowi, który w 1986 roku wraz z zespołem wykonał... Uratował życie. Tak, profesora Andrzeja Zawadzki uratował życie. No niestety skończyło się to pewnym kalectwem, być może, że teraz można byłoby to inaczej zaopatrzyć, ale rozpoznanie było poważne i to, jak to się mówi, spowodowało, że było tak, jak było. I następnie też trzeba wspomnieć, że wujek był operowany z powodu tętnika aorty na Banacha. Bardzo poważna operacja, ale tutaj też dawał o sobie znać poniekąd wspomniany nauk. Wiadomo, w szpitalu nie można palić. No pan Janek sobie musiał jakoś poradzić, w związku z tym wystawał głowę za otwartego okna, tam był papierosek i dym wylatywał z sali pacjentów. W związku z tym nie palił w szpitalu, bo wychylał się za okna. A czy to pan, chyba w swojej opowieści mówi, że nagle, na prośbę zaczął recytować Słowackiego? To gdzieś, ale gdzieś pada w opowieści, że miał tak genialną pamięć Janko Burzewski, że awista recytował Słowackiego. Nie, tego nie pamiętam, natomiast jeżeli wracamy do takich opowieści domowych, to też taki słynny żart wujka zwykle pojawiał się dosyć późno na przyjęciach, a na ogół to były imieniny mamy, czyli Marii Kopuszewskiej. Kiedy już było takie dosyć rozbawione towarzystwo, wujek szybko wkręcał się w towarzystwo, ale w pewnym momencie mama mówiła: Janku, czy tam Janek, nie pij już, jesteś samochodem. A na to wujek spokojnie odpowiadał: Marysiu, nie jestem samochodem, tylko jestem aktorem dramatycznym. I rzeczywiście dokument podkreślający taki właśnie opis na dyplomie wujka jest zamieszczony w książce. Co prawda tam jest powiedziane, że to jest dyplom aktora dramatu. Ale w książce jest opowieść, przepraszam panie Wiktorze, kiedy wychodzi Jan Kobuszewski i gra pijanego przy samochodzie i ćwiczy z bezustannie. Tak, bezustannie ćwiczy. No teraz dwa słowa co do, a propos wypowiedzi Jasia na takiej operacji tętniaka.
To było w szpitalu na Banacha. Robił tę operację mój serdeczny przyjaciel, profesor Jacek Schmidt. No i kiedyś przyszedłem, jak już można było, odwiedzić Janka. Janek był, jak każdy mężczyzna, trochę taki, no powiedzmy sobie, no, uczulony na swoje zdrowie. Akurat w tym momencie miał pełne prawo. Wchodzę, Janek jak szary, jak ziemia leży. No i wyraźnie, no, no fatalnie jest. Fatalnie. Mówię, Jasiu, jak się czujesz, to jest fatalnie. Fatalnie. Mam wysoką gorączkę. Czuję, że no, jest fatalnie. Wiktor, błagam cię. W tym momencie wchodzi pielęgniarka. Dzień dobry, panie Jasieńku. Temperaturka mierzymy. A takim elektronicznym termometrem przyłożam do ucha. I patrzy, 36,6. Wyszło. Janek chwilę pomilczał, popatrzył na mnie i mówi, widzisz, termometr do dupy. Ale już się poczuł lepiej, już dostał rumieńców, już się poprawił. Co pamiętam, Marynka wtedy była też wtedy. Poprawił się na łóżku, już wiedziałem, że będzie żył. Samolocie. I jeszcze. Myślę, że to jest. No, opowiadaliście Państwo, że Janek chodził wszystko załatwiać. On rzeczywiście wszystko. Jak lecieliśmy z przedstawieniem do Nowego Jorku, Janek, który wiadomo, palił cały czas, no to już na lotnisku wiadomo było, że poszedł zapalić do kantorku. Pan sprzątający, panie, były zachwycone. No ale co w samolocie? No, no gdzie można zapalić w samolocie? No przecież nie w toalecie. No i Janek załatwił, że paliliśmy w kabinie pilotów. Natomiast jeszcze muszę się pochwalić, że to nie było tak, że Janek wszystko załatwiał, ale dla Janka też ludzie robili wielkie rzeczy. Ja postanowiłam zorganizować Jankowi jubileusz w hotelu Bristol. No i musiałam zebrać tam jakieś fundusze, żeby to się wszystko udało. I proszę mi wierzyć, gdziekolwiek zadzwoniłam do jakichś firm, wszyscy mówili, co dla pana Janeczka, ale oczywiście, proszę bardzo, skończyło się tym, że ja miałam kasetkę pieniędzy i ja nie wiedziałam, co z tymi pieniędzmi zrobić, bo to już wszystko było opłacone, no bo wszyscy mówili dla pana Janka, ale oczywiście, bez żadnych pieniędzy, bez niczego. Także nie tylko Janka, Pani Lucyna, czy to może jest właściwy moment, żeby pani przeczytała fragment, albo przynajmniej... Proszę bardzo, z przyjemnością. Posłuchajmy. Ja pozwolę sobie przeczytać fragment, króciutki. Marynku, przytrzymaj. A może słuchaj, coś ja tu wieczorem gram na tej scenie, powinno mnie być swoje agresji. Dzisiaj nie grasz. Pozwolę sobie przeczytać króciutki rozdział. O dziewczynie, o Marynie, bo ona tego sama nigdy nie przeczyta, a to przecież była jedyna ukochana córka Janka. I wielkiej skromności dziewczyna i kobieta, a ja jestem prawie jak jej siostrzyczka, to jej to przeczytam. A czekajcie, bez akurat Adama. Maryna, która wybrała inny zawód. W sierpniu 1965 roku na świat przyszła Marianna Koguszewska, córka Hanny i Jana. Rodzice chcieli dać córce na imię Maryna, jednak w kalendarzu nie ma takiej świętej. Wybrali więc Mariannę, bo w tym imieniu mieszczą się trzy inne z poprzedniego pokolenia, Jana i jego sióstr Marii i Hanny. Z czasem Marianna nazwała siebie Maryną. W jednym z radiowych wywiadów z ojcem pięcioletnia Marynka włącza się roztropnie do rozmowy i do mikrofonu redaktor Anny Retmaniak, też pani bardzo zaprzyjaźniony z Jankiem, prawda? Mówi, że jest wprawdzie dumna z taty, ale więcej zarobiłby pracując w ambasadzie, najlepiej bułgarskiej. Skąd to przekonanie? W dzieciństwie fascynowała ją postać dziadka Władysława i jego praca w dyplomacji. Płonęła opowieści o tym, jak dziadek i babcia Paulina w latach międzywojnia, oboje piękni, bywali na balach u cara Borysa III. Poznali także przyszłego papieża Jana XXIII, który wtedy jeszcze jako Angelo Roncalli był oficjałem papieskim, a potem wizytatorem apostolskim Sofii. Wizja balów z prawdziwym carem, eleganckich strojów,
i czar dyplomacji wydawały się dziecku znacznie ciekawsze niż praca taty w warszawskim teatrze. Marynka miała w dzieciństwie pewien problem z popularnością ojca. Kiedyś na wakacjach postanowiła się przedstawiać jako myszka ze brzuska. Lata później na pytanie, czy pana córce nazwisko ułatwiało życie, Jan Kołbuszewski odpowiedział, że Marianna szła samodzielnie przez życie i niechętnie powoływała się na mnie i na moją żonę, za co jestem pełen podziwu dla niej. Tym bardziej, że jako młody ojciec byłem człowiekiem nieprawdopodobnie zapracowanym. Wychodziłem z domu wcześnie rano, wracałem o 3 w nocy. Gdy dziś z nią rozmawiam, nie pamiętam, bym ją zaniedbywał, ale twierdzę, że moja praca nie pozwalała mi na to, by tak się nią zająć, jakbym sobie tego życzył. Jeden z bliskich znajomych, żoliborski sąsiad, wspomina, że Jan Kołbuszewski potrafił siadywać w nocy na przyzbie domu i czekać na powrót córki z zabawy, czyli prywatki, z późnego pociągu, z zimowiska czy innych młodzieńczych atrakcji. Smutno, bo moje dziecko wyjechało, mawiał. Nie byłby sobą, gdyby nie żartował. Na szczęście Marynka nie odziedziczyła urody po mnie. Ja to muszę sprostować, bo ja uważam, że właśnie Marynka odziedziczyła urodę po tacie i muszę powiedzieć, że kobiety, które są podobne do swoich ojców, są prześliczne. Ja bym chciała coś dodać, jak mówiono, słuchaj, twoja córka jest szalenie do ciebie podobna, tata odpowiadał, od pasa w dół cała mama. Pani Magda, czy ja mogę panią naciągnąć na takie intymne opowieści o garażowych spotkaniach waszych z tatą? Bo ten garaż, są dwa jakieś takie ważne miejsca, to jest chyba miejsce strych, prawda? W którym się tata trochę ukrywał przed wszystkimi, przed światem. I garaż, prawda? W którym działy się cudne rzeczy z wybranymi garaże przyjaciółmi. Garaże są dwa garaże. Jeden jest na Żoliborzu, prawdziwy garaż, w którym stał do niedawna samochód. I w tym garażu odbywały się spotkania towarzyskie, ale tylko naprawdę osób wyjątkowych. Ja dostąpiłam tego zaszczytu właściwie pod koniec życia taty. Jest to dla mnie bardzo wzruszające, więc pozwólcie państwo, że nie będę rozwijać tego tematu, bo może być to związane z Niagarą łez. Natomiast drugi garaż jest na Mazurach i nosi nazwę Azyl Pana Jana albo Azyl Jana i tam też również przyjmował swoich najbliższych przyjaciół, znajomych królika. Tutaj zresztą siedzi kilka osób, które przyjął u siebie piołunówką. Tak, oczywiście, pan profesor Zawadzki, jak i pan profesor Noszczyk, najbliżsi przyjaciele taty mieli tę przyjemność kosztować. Proszę bardzo. Nie jeden raz zresztą. Skojarzenia a propos garażu, też raz w życiu dostąpiłem tego zaszczytu, natomiast chciałem o czymś innym powiedzieć. Niedługo się rozstaniemy, wszyscy korzystamy z ruchu drogowego. Taka sytuacja, wtedy nie było jeszcze takiego nasilenia, ale ktoś koszmarnie wujkowi zajechał drogę, w ostatniej chwili wyhamował, no prawie, że doszło do wypadku, wujek odkręca szybę, tamten czeka na jakieś, a wujek serdecznie panu dziękuję, serdecznie panu dziękuję. Proponuję, że w razie konfliktów drogowych mieć na uwadze zachowanie pana Kołbuszewskiego w tej sytuacji. Państwo z tej książki dowiecie się wiele, wiele bardzo ciekawych rzeczy o motoryzacji, o polowaniu. To co mówi Jan, właśnie też o jego takich przygodach drogowych. Trzeba to Janek powiedzieć, jak Janek kupował alkohol. Rzadko to było. Tak. Przychodził do sklepu, zamawiał pół litra i zawsze było do sprzedawcy Kołbuszewski jestem. Dlaczego mi się pan przedstawia? Bo ja nie chcę być anonimowym alkoholikiem. Właśnie, nie chciałam mówić o
sam Janek to opowiadał, jak wracał właśnie z Wigilii, był i jeszcze miał wtedy Volkswagena, takiego Airbusa, tak, małego, i zatrzymała go milicja. I poczuła alkohol, otworzyli drzwi i Janek wypadł w ogóle. Ten milicja tak popatrzył na jego podróż, go Komorzewski, a jest, jechać! Wszyscy go kochali. Proszę Państwa, Agata Młynarska tutaj jest cytowana w tej książce i mówi też o szacunku do publiczności, bo o tym też trzeba wspomnieć. Ja mam jedno, jedyne wspomnienie z Janem Kołuszewskim. Jako młodzieniec byłem w teatrze na May Day i podeszliśmy z grupą moich kolegów i poprosiliśmy o zdjęcie, a on zapytał właściwie i wysłuchiwał naszej opowieści o sztuce. Myśmy tacy rozentuzjazmowani, nie to, że jego spotkaliśmy to jeszcze po tej sztuce i on milczał. Myśmy się zastanawiali, czy jest tak zmęczony, czy tak ciekawy. Teraz właściwie po latach zdaję sobie sprawę, że bardzo, bardzo uważnie wsłuchiwał się, miał to ucho, prawda, na publiczność i mówił o tym dość często, że to jest najważniejszy recenzent, najważniejszy jest odbiorca, który jest na sztuce, który go ogląda. Agata Młynarska mówi, proszę opowiedzieć Pani Hanno taką znamienną historię. Agata Młynarska jako dziewczynka pojechała z ojcem, z panem Wojciechem. Widocznie tak się ułożyło, ona była po prostu tak osobą towarzyszącą, powiedzmy. Występował tam pan Wojciech, mój wuj, pani Alicja Majewska, jeszcze kilka osób. I rzecz miała miejsce w bardzo, bardzo skromnym wnętrzu. To była po prostu jakaś szkoła. Sala gimnastyczna z siatką zarzuconą, to, prawda? Taka wojskowa, maskująca, taka wojskowa siatka. Zapach, jak Agata napisała, jednak takich zużytych adidasów i starych materacy do gimnastyki. Tym niemniej państwo, którzy przyjechali, aktorzy, aktorka, którzy przyjechali, piosenkarka na występy w szatni, absolutnie z pełną powagą, naprawdę z powagą potraktowali publiczność, mimo że okoliczności były takie właśnie, o jakich mówimy, i tam przebierali się ona w piękną suknię, oni w smokingi, ponieważ to był po prostu występ i nie odpuścili sobie w żaden sposób. Ona pamiętała, że zrobiło to na niej bardzo duże wrażenie. Jeśli mówimy o Janie Kołuszewskim, to mówimy, to on sam też mówił, najpierw człowiek, a potem aktor. Najpierw człowiek, a potem aktor. I w tej książce dowiadujemy się wielu faktów z życia aktorskiego, ale wielu, wielu opowieści z jego prywatnego życia, chociaż sam nie usiadł i nie godził się na rozmowę taką rzekę, chyba jedną taką popełnił w celi. Bo Jan Kołuszewski był w celi, prawda? W celi, tak, w celi u księży Paulinów na Jasnej Górze. I tam dał się namówić na taką opowieść rzekę o sobie. I to była właściwie jedyna taka zebrana w książkę, w twardą okładkę opowieść. W rodzinnym gronie wzbraniał się zdecydowanie. Mnie proszono, no, z racji moich jakichś rozliczych zajęć, żebym namawiała go gorąco. Unikał. Gdzieś raz, już tak w późnym swoim wieku, powiedział, wiesz, może to jest dobry pomysł, może tak. Ale nie doszło do takiego bezpośredniego spotkania wokół właśnie opowieści skierowanej, powiedzmy, do mnie, do moich notatek, do jakiegoś sprzętu nagrywającego. Jedno, co mogę powiedzieć, to teraz, gdy trzymam w rękach tę książkę, jestem gotowa na rozmowę. I też nie jestem przekonana, czy podołałabym zadać tak sensowne pytania, żeby one jeszcze uzupełniły, wypełniły tę książkę. Dlatego myślę sobie, że trzeba się spieszyć. To nigdy to nie jest taki czas, który można odwlekać, tylko mam poczucie, że zrobiłam to, co rzeczywiście mogłam. Zebrałam te informacje, te wiadomości, które uważałam, że stworzą tę postać, ale jeszcze zostało wiele, wiele pytań. Ogromnie żałuję, że nie mogę ich
wujkowi zadać. Pisz, drugi tom. Olga, proszę do mikrofonu, pisz. Pisz. Drugi. Drugi tom. Nie żałujna. Wszyscy, tak jak tu siedzimy, mamy ogromnie państwo też na pewno mają wiele do powiedzenia o Janku. Można, pisz, może to być tak jak encyklopedia. Oklaski dla pani Marii Paszkiewicz i jego książki. Nie żałujcie państwo oklasku. Mogę bardzo z drugiej strony sceny. Premiera tej książki w kompozycji Teatrze Kwadrat. Proszę państwa, tak się umówiliśmy, że goście zostaną aż do pasterki i będą podpisywać książkę z dedykacjami osobistymi. Jeśli państwo macie też inne książki, też podpisywać się każdą książkę, to są czytelnikami. Pani Darino, proszę. Mam jeszcze na koniec taką prośbę. Chciałabym, żebyśmy skończyli to spotkanie słowami taty, które przeczyta Lucynka. Ja jeszcze, przepraszam, pozwolę sobie opowiedzieć taką historię. Kiedy Janek odszedł, przyszła mnóstwo dziennikarzy, oczywiście przychodziło do nas do teatru, przeprowadzać z nami rozmowy. Przyszła pewna dziennikarka, ja ją wzięłam tu za kulisy do teatru. No i mówię jej, no, że odszedł Janek, oczywiście, że dla nas to jest wielka strata. Ale on na pewno gdzieś tu jest. W tym momencie rozbłysły światła na widowni i ja tak powiedziałam normalnie, no widzi pani, a ta dziennikarka po prostu oczy się zrobiły takie wielkie i myślę, że no dzisiaj Janek też gdzieś tu jest. Nie dał nam jeszcze znaku, ale może jeszcze nie, spotkanie nie jest zakończone, także proszę wyczulić zmysły, bo coś tu może być. Pozwolę sobie przeczytać ten fragment, który chce Marynka. Janek o sobie. W szkole traktowałem się lirycznie i zupełnie słusznie. Jak wiadomo, każdemu bardzo trudno jest otworzyć siebie, pokazać serce przed innymi. Robią to poeci w lirycznych wierszach. Poeta zwierza się jednak w obecności papieru. Aktor mówiący słowami poety, jeśli gra prawdziwie, mówi rzeczy intymne, twarzą w twarz kilkuset ludziom. Liryka w początkowym okresie pomogła mi pozbyć się wstydu. Dziś wiem, że prawdziwe poznanie siebie leży u podstawy wszystkich precyzyjnych, komicznych środków wyrazu u aktora. Dziś wiem także, że liryka właśnie pomogła mi poznać prawdę. Wyznał. Nieśmiałe podejrzenie, że może wujek przebrał się za psa, który... I to by pasowało do jego osobowości. Natomiast zmieniając temat, a wracając do rzeczywistości, do książki, ja muszę powiedzieć, że jestem dumny jako brat, że mam taką siostrę, ta, która wspaniale napisała, ale najważniejsze dla mnie jest, że ta książka ma podwójną wartość. Wartość książki jako reportażu oraz niezwykle dokładna bibliografia. Z tej książki ja myślę, że jeżeli by ktoś chciał czerpać takie encyklopedyczne wiadomości na temat ról wujka, są tam wszystkie, na temat postaci, które kreował i również reżyserów. I gdzie to było? Także to jest niezwykle ważny dokument. Bogata bibliografia, prawda? Na koniec. Tak, niezwykle. Także to bardziej jeszcze raz brawa za bibliografię. Ciężka praca, tak. Proszę państwa, kończymy oficjalne spotkanie, ale nieoficjalne nie zapraszamy państwa do zakupienia książki, do pożyczenia od kogoś książki, do ukradnięcia sobie, nie wiem, i przyjścia tutaj do podpisania autorka i państwo zostaną jeszcze chwilę i będą podpisywać. Proszę tylko zachować rygor odległościowy. Wszystkiego dobrego, dobrej niedzieli państwu życzę. Dziękuję bardzo.